Latoszyn-Zdrój został wybrany najbardziej ekologicznym uzdrowiskiem w Polsce w 5. edycji konkursu Ekohestia Spa. Latoszyn-Zdrój w ścisłym finale znalazł się z uznanymi w Polsce uzdrowiskami, takimi jak Muszyna czy Piwniczna Zdrój. Ale to Latoszyn-Zdrój i wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju reaktywowanego uzdrowiska w gminie Dębica zdeklasowały mocną konkurencję. Cały wysiłek dedykuję dla tych, którzy mnie wspierali w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim ówczesnym radnym, bo szliśmy po prostu w nieznane. Nikt nie gwarantował po prostu osiągnięcia sukcesu, natomiast wydawaliśmy środki. Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica, nie ukrywa radości i dumy z powodu przyznanej nagrody. Cieszę się po prostu, bo z tą nagrodą jest i pieniężna, 100 tysięcy złotych, ale najbardziej cieszę się, że ludzie korzystają z tych naszych usług, gdzie poszerzyliśmy w naszym regionie te usługi zarówno zdrowotne, jak i rekreacyjne, wykorzystując zarówno właściwości wód leczniczych, jak i jeśli chodzi o krajobraz, gdzie mamy ścieżki ruchowe, leśne, park zdrojowy. 100 tysięcy złotych, które Ergohestia przekaże gminie, zostanie wykorzystane na dalszy rozwój terenów leśnych, parkowych i rekreacyjnych, a także fotowoltaikę. Jury konkursu pod uwagę wzięło ostatnie 5 lat działalności uzdrowisk. W tym okresie Latoszyn-Zdrój bardzo się zmienił, począwszy od uporządkowania i zmodernizowania gospodarki wodno-ściekowej w całej gminie Dębica, poprzez wysoką jakość recyklingu, fotowoltaikę, stworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej oraz budowę tężni, basenów i zaplecza rehabilitacyjnego po unikalny projekt ochrony bioróżnorodności biologicznej kompleksów leśnych. Na zmianach bardzo skorzystało środowisko.